lecie 1989 roku przygotowałem się do wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Tam miałem mieć przez rok wykłady. Moja żona przygotowywała się do wyjazdu na stypendium z British Council. I dość ciężko pracowałem, dlatego że miałem uczyć przedmiotów, których nie uczyłem w Polsce, między innymi. To wymagało przygotowania się. Jednocześnie coraz bardziej interesująco się działo w Polsce i tak dosyć ciężkim sercem myślałem o tym wyjeździe, ale czułem się zobowiązany, dlatego że miałem wyjechać rok wcześniej, z jakichś tam powodów odwołałem i uważałem, że już nie wypada, żebym drugi raz odwoływał. I to nagle, w sierpniu 1989 roku, dzwoni do mnie Waldemar Kuczyński, którego poznałem, wiedziałem, że to jest wybitny opozycyjny ekonomista, a poznałem go w 1980 roku przy okazji pierwszej prezentacji, pierwszego raportu o tym, jak naprawić socjalizm. Poprosił mnie o rozmowę. Ja oczywiście się zgodziłem, pojechałem do niego do mieszkania. No i on nagle mówi, że Tadeusz Mazowiecki, którego on był bliskim współpracownikiem, poszukuje, o ile pamiętam, wyraził się, nie, to Tadeusz Mazowiecki potem powiedział, że poszukuje swojego Ludwika Erharda, a on powiedział, że poszukuje wicepremiera, osobę, która by podjęła się funkcji wicepremiera i ministra finansów i że w związku z tym Tadeusz Mazowiecki chciałby się ze mną spotkać. Ja pamiętam, moja pierwsza reakcja, o ile pamiętam, była taka, to ty zostań wicepremierem, ministrem finansów, a ja ci będę doradzać. I już wtedy uznałem, że nawet funkcja doradcy wystarczy, żeby nie musieć jechać do Wielkiej Brytanii, bo sądziłem, że Brytyjczycy zrozumieją, że to jest dostatecznie istotne w tak nadzwyczajnych czasach, żeby zostać w Polsce. Ale zgodziłem się spotkać z Tadeuszem Mazowieckim, z którym po raz pierwszy w życiu odbyłem rozmowę. No i wtedy właśnie pamiętam, że on powiedział, że poszukuje swojego Ludwika Erharda. Tak się składa, że ja też badałem doświadczenie Niemiec Zachodnich i wiedziałem, że zadanie w Polsce jest o wiele większe i trudniejsze niż te, które miał przed sobą Ludwik Erhard w Niemczech Zachodnich. Bo w Niemczech Zachodnich nie zniszczono kapitalizmu, tylko przez jakiś czas zawieszono i trzeba było go tylko odwiesić. Mieli zdecydowanie mniej reform do tego było potrzebnych. Ale to nie było głównym powodem, dlaczego w pierwszej rozmowie powiedziałem nie. No, Tadeusz Mazowiecki poprosił mnie o przemyślenie, na co się zgodziłem. No i potem nastąpiło kilka godzin, kilkanaście godzin bardzo intensywnego namysłu i narady z bliskimi. Moja żona była przeciwna z doskonale zrozumiałych i ważnych powodów, bo jako mądra osoba wiedziała, że po pierwsze, no jak trudna była początkowa sytuacja w Polsce, a po drugie, no, znając mnie, wiedziała, że jeżeli się zgodzę, to się to na pewno zaangażuję, co było w oczywistej kolizji z życiem rodziny. Mieliśmy małe dzieci. No, ale jakoś powiedziałem tak. Być może przyczyniło się do tego to, co powiedział mój bardzo bliski kuzyn, tak jak brat trochę starszy, który powiedział tak, że jeżeli teraz odmówisz, to przez całe życie będziesz żałować. Ale ponadto, jak sądzę, to, co było istotne, to fakt, że przez poprzednie kilkanaście właściwie lat, zwłaszcza kilka, nie wiedząc o tym, jakim się intelektualnie przygotowywałem się, ale oczywiście była ogromna niepewność, bo no, musiałem wiedzieć, że sytuacja, jako ekonomista, że sytuacja jest dramatycznie trudna. Galopująca inflacja, to nie w tempie 20% rocznie, tylko 20, 30, 40% miesięcznie. Katastrofa budżetu, brak budżetu, gospodarka, która się kurczy, jednocześnie ogromny dług zagraniczny, którego Polska nie była w stanie spłacać i obsługiwać i tam różne, ale jednocześnie, co było bardzo ważne, no, oczywista świadomość, że po raz pierwszy od długiego czasu jesteśmy krajem wolnym i możemy robić to, co nam się poprzednio nawet nie śniło, nawet nie marzyliśmy. No w sumie w czasie następnego spotkania powiedziałem tak, jednocześnie mówiąc, jak sądzę, przynajmniej w zarysie, co tu trzeba zrobić i podkreślając, że no, bardzo ważny jest zespół i
I w związku z tym jednym z moich takich oczekiwań było, że będę dobierać, oczywiście w porozumieniu z Tadeuszem Mazowieckim, członków zespołu. I taki zespół powstał. On w części się składa z osób, z którymi współpracowałem poprzednio. Na przykład Marek Dąbrowski od samego początku był członkiem tak zwanego pierwszego zespołu Balcerowicza. Ale także były osoby, które dołączaliśmy, trochę rozeznając. Tak się wziął Tadeusz Syryjczyk, pierwszy minister przemysłu, którego tam Marek Dąbrowski znał, a ja go zaprosiłem do siebie na 8 piętro bloku na Brudnie. Pamiętam, że przy zupie pomidorowej omawialiśmy go tutaj, zarys programu. No i dołączył do zespołu. Do zespołu także weszli niektórzy młodzi ludzie, którzy już pracowali w administracji publicznej, których ja znałem, zwłaszcza Ministerstwo Finansów miało parę dobrych osób z wykształceniem ekonometrycznym. Szukałem takich, unikałem ludzi, którzy byli wyszkoleni w ekonomii politycznej socjalizmu, bo to jest gorsze niż nie wiedzieć. Ale jak ktoś był matematycznie przygotowany, to Stefan Kawale, z którym bardzo mój bliski współpracownik i doradca, który dołączył w 80 roku jako pewnego rodzaju komisarz ze strony Solidarności do grupy Balcerowicza, on wniósł bardzo ważny wkład w następne prace w latach 80. Był bardzo moim bliskim współpracownikiem od tego, już w czasie pracy rządowej. Jerzy Koźmiński, student, jeden z moich pierwszych roczników studentów, genialny organizator. Ogromna rola po pierwsze w pomocy w organizowaniu zespołu, a po drugie w tym przygotowywaniu i przeprowadzaniu działań, że tak powiem, w przestrzeni medialno-społeczno-politycznej. Niezwykle ważna. On na przykład wykonywał ogromną pracę poprzez spotkanie z dziennikarzami. To razem z nim, pamiętam, złożyliśmy wizytę w Sejmie, gdzieś tak chyba pod koniec listopada 89 roku, wiedząc, że oto jest duży pakiet ustaw o przełomowym znaczeniu i że przy normalnych procedurach Sejm uchwali to za rok, a chodzi o to, żeby uchwalił 2 tygodnie. No i ustaliliśmy, jak praca powinna być zorganizowana, że mają być 2 równoległe nadzwyczajne komisje, jedna w Sejmie, druga pracująca w Senacie, że muszą być osoby, które są w stanie sprawnie tymi zespołami kierować i tak dalej. I to się rzeczywiście udało. Czyli w sumie zespół, prawda, no, który miał wspólny drogowskaz, a ponadto w czasie takiej wspólnej pracy wykształca się takie poczucie, że to jest jeden zespół dodatkowe, był zasadniczo ważny. On był ważny, bo okoliczności były nietypowe, no, ta początkowa katastrofa gospodarcza. Na przykład, no, oprócz tego, że o czym mówiłem, że inflacja była galopująca, były masowe kolejki, gospodarka się zwijała, w kasie dewizowej państwa była pustka, to nie było podstawowych dokumentów, które każde państwo wymaga, to znaczy budżet. Państwo nie może działać bez budżetu. Projekt budżetu został odrzucony przez już kontraktowy Sejm. No i musieliśmy stanąć przed pytaniem, no jaki budżet przygotowujemy, czy do końca roku, czy na miesiąc, a potem jeszcze do końca roku, pracując jednocześnie nad zasadniczym programem zmian. W końcu opracowaliśmy 2 budżety w 89 roku, a w tym samym czasie trzeba było negocjować z Funduszem Walutowym, dopracowywać plan, rozmawiać z Bankiem Światowym, przyjmować dość liczne delegacje z zagranicy, które się interesowały. Aby na końcu mieć szansę na lepszy produkt intelektualny, czyli propozycje rozwiązania, niż na początku, co wymaga, no, silnego zaangażowania ze strony prowadzącego.